Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Angelika Kargulewicz i w dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć temat superfood, mianowicie opowiem o produkcie, tak zwanym pseudozbożu, który faktycznie cechuje się unikatowymi walorami zdrowotnymi. Mowa będzie dzisiaj o komosie ryżowej. Jeżeli są Państwo zainteresowani, jakie walory zdrowotne wynikają ze spożycia komosy ryżowej i jak można zastosować ją w praktyce, to zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Komosa ryżowa, inaczej quinoa, quinoa, może występować w różnych odmianach. Możemy spotkać zarówno odmianę białą, która jest najbardziej popularna i powszechna i też najbardziej delikatna w smaku, oraz też odmiany ciemniejsze, np. czarna lub tutaj, jak Państwo widzą, czerwona. Czym różnią się walory zdrowotne komosy, czy to jest czerwona, biała czy czarna? Tak naprawdę im ciemniejsza barwa ziarna, tym większa zawartość różnych składników bioaktywnych. Ale na co dzień zalecałabym korzystać z mieszanek trójkolorowych. Dlaczego warto jeść komosę ryżową? Jakie składniki decydują o jej unikatowym wpływie na nasze zdrowie? I tutaj na pierwszym miejscu na pewno wskazałabym białko, które jest wysokiej wartości biologicznej, co jest takie unikatowe, jeżeli chodzi o rośliny, bo zazwyczaj rośliny cechują się nieco uboższym składem aminokwasowym, czyli cegiełkami, które budują białko potrzebne do odbudowy naszych struktur, do produkcji przeciwciał, do produkcji na przykład mięśni. Tak więc komosa ryżowa dostarcza pełnowartościowe białko. Jak się okazuje, zawartość białka w komosie to nawet od 12 do 22%. I co ciekawe, jest to też białko o wysokim stopniu przyswajalności, które dodatkowo zwiększa się w miarę gotowania nasion komosy. Komosa ryżowa też cechuje się niższą zawartością inhibitorów trypsyny, czyli substancji, które hamują wykorzystanie protein z tego produktu zbożowego. Mówiąc o komosie ryżowej, patrząc na wartościowe białko, które w niej występuje, na pewno można zalecić spożycie komosy osobom na dietach roślinnych, na dietach wegańskich, wegetariańskich i też na przykład dzieciom, u których kładzie się nacisk na pełnowartościowe białko oraz oczywiście u seniorów zagrożonych ryzykiem sarkopenii, czyli straty masy mięśniowej wraz z wiekiem. Mówiąc o komosie ryżowej, warto też powiedzieć, że jest to pseudozboże naturalnie bezglutenowe. Zatem z powodzeniem będzie wykorzystywane w dietach bezglutenowych u osób z celiakią, czy też nieceliakalną nadwrażliwością na gluten. I w takim ciekawym badaniu, w którym wzięło udział 19 osób z celiakią, potwierdzono, że spożywanie ugotowanej komosy ryżowej w ilości około 50 g na dzień przez 6 tygodni wpływa na poprawę parametrów gastroenterologicznych, takich jak wysokość kosmyków jelitowych oraz głębokość krypt. Ponadto chciałabym zwrócić uwagę, że komosa ryżowa może być również przydatna u osób, które cierpią na zespół Jelita wrażliwego. A dlaczego? No jak się okazuje, komosa ryżowa zawiera mniejsze ilości fruktanów, substancji fermentujących, które mogą nasilać procesy fermentacyjne w przewodzie pokarmowym, w sensie mogą być przyczyną wzdęć i gazów jelitowych. Tak więc jeżeli borykasz się z takimi trudnościami, to na pewno komosa ryżowa będzie tutaj dobrym wyborem. Komosa ryżowa to też bogate źródło kwasu foliowego, wapnia, magnezu, cynku, potasu. Jak się okazuje, zawartość tych składników jest nawet dwukrotnie większa niż w tradycyjnych zbożach i podobnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o zawartość flawonoidów. Zawartość flawonoidów w 100 g komosy to jest około 58 mg na 100 g. Jest to dwukrotnie większa ilość niż przykładowo w żurawinie. A co ciekawe, przecież no właśnie, zboże raczej nie stanowią standardowego produktu dostarczającego flawonoidów i pod tym względem komosa ryżowa jest unikatowa. Mówiąc o efektach związanych z zdrowiem, na pewno warto też powiedzieć o tym, że komosa ryżowa może być takim składnikiem prebiotycznym, mianowicie odżywia w naszych jelitach te bakterie, które wykazują korzystny wpływ na zdrowie gospodarza. Tak więc w sytuacji zaburzonej mikrobioty, dysbiozy jelitowej, komosa ryżowa będzie też dobrym produktem. Komosa ryżowa to też źródło innych substancji o działaniu bioaktywnym, takich jak saponiny, fitosterole, takie jak beta-sitosterol, stigmasterol, również fitosteroidy, takie jak na przykład hydroekdyson, makisteron i dehydromakisteron. Są to substancje o działaniu tak zwanym adaptogennym, czyli dostosowują się do potrzeb naszego organizmu. Ponadto mogą stymulować przyrost masy mięśniowej i także regulować objawy skutki stresu.
Mówiąc o efektach związanych z przyjmowaniem komosy ryżowej, nie sposób też nie wspomnieć o efektach na naszą glikemię. Mianowicie komosa ryżowa charakteryzuje się stosunkowo niższą zawartością węglowodanów niż inne tradycyjne zboża. Zawartość węglowodanów w komosie ryżowej to jest około 58-60%. Przykładowo ryż dostarcza około 80% węglowodanów, a z kolei pszenica 70%. I też warto zwrócić uwagę, że komosa ryżowa cechuje się niskim indeksem glikemicznym. Komosa ryżowa z powodzeniem może być wykorzystywana przez osoby z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, z insulinopornością, z cukrzycą. Też zwróciłabym uwagę na cukrzycę ciążową. Inne efekty wynikające ze spożycia komosy ryżowej to efekt neuroprotekcyjny, zmniejszone ryzyko występowania depresji, korzystny wpływ na parametry lipidowe czy też działanie antyoksydacyjne. Jakie zatem są wady komosy ryżowej? Wymieniłam tyle zalet, ale pytanie, czy znajdą się jakiekolwiek wady komosy ryżowej? Na pewno warto zwrócić uwagę na jej cenę. No niestety będzie ona wyższa w porównaniu do innych zbóż czy pseudozbóż. I tak przykładowo, jeżeli 100 g kaszy jaglanej kosztuje około 1,5 zł, to przykładowo taka sama ilość komosy ryżowej, 100 g komosy ryżowej, to będzie koszt około 2-3 zł. Mówiąc jeszcze o potencjalnych wadach, aczkolwiek uważam, że tutaj jest to kwestia względna, ale na pewno warto na to zwrócić uwagę, ponieważ komosa ryżowa, tak samo jak każdy inny produkt, może alergizować. Więc jeżeli podają Państwo komosę ryżową małym dzieciom, które mają tendencję na przykład do alergizacji, albo przykładowo osobom dorosłym, które też mają taką tendencję, to warto wykonywać to ostrożnie, w sensie w małych ilościach podawać i oceniać osobniczą reakcję na ten rodzaj produktu. Pytanie teraz, jak można wykorzystać komosę ryżową na co dzień? Bardzo często spotykam się z takimi opiniami, że przykładowo ktoś mówi, że ma tą komosę ryżową na stanie, leży ona gdzieś tam w szafce, ale nie ma pomysłów, jak można ją wykorzystać na co dzień. Mianowicie potrzebuje konkretnego pomysłu, przepisu, który pozwoliłby tej osobie wykorzystać komosę ryżową. A ja chciałabym powiedzieć, że tak naprawdę komosa ryżowa to standardowy zamiennik wszelkiego rodzaju kasz czy pseudozbóż. Jeżeli przygotowujemy przykładowo leczo roślinne na bazie cukinii, papryki, pomidora, czy z dodatkiem mięsnym, czy z dodatkiem powiedzmy roślinnym w postaci fasoli, to jako dodatek węglowodanowy po prostu możemy tam dodać ugotowaną komosę ryżową. Też proste danie, które często jest konsumowane przez zwolenników aktywności fizycznej, mam na myśli przykładowo pierś z kurczaka, bukiet warzyw, czy jakaś sałatka warzywna i do tego ryż. To zamiennie zamiast tego ryżu z powodzeniem możemy wykorzystać komosę ryżową. I zazwyczaj odpowiednikiem 100 g ryżu, czyli taki woreczek nieugotowanego ryżu, to odpowiednikiem będzie właśnie 100 g nieugotowanej komosy ryżowej. Co jest na pewno bardzo ważne przy wykorzystaniu komosy na co dzień, ona zawiera saponiny, które są gorzkawe w smaku, tak więc zanim ją wykorzystamy do przyrządzania potraw, trzeba ją dobrze wypłukać w wodzie, podobnie jak kaszę jaglaną. I następnie oczywiście gotujemy. Czas gotowania to jest około 15 do 20 minut. I następnie taką komosę ryżową możemy wykorzystać w codziennym jadłospisie jako zamiennik ryżu, kaszy, makaronu czy też ziemniaków. Mówiąc z kolei o konkretnych przepisach, chciałabym powiedzieć przykładowo o przygotowaniu komosy ryżowej w stylu śródziemnomorskim. W tym celu wystarczy podgrzać olej rzepakowy lub oliwę na dużej patelni, dodać posiekaną cebulę i różnokolorowe papryki. Następnie należy troszeczkę podsmażyć te produkty. I kolejnym krokiem będzie właśnie dodanie wypłukanych nasion komosy ryżowej, jeszcze nieugotowanych. Następnie zalewamy całość bulionem warzywnym, dodajemy przyprawy takie jak oregano, bazylia, tymianek, a można dać też czosnek i dodajemy też pokrojony pomidor, koncentrat pomidorowy i podgotować około 20-25 minut, aż płyn ulegnie wchłonięciu i generalnie komosa ryżowa będzie ugotowana. Też chciałabym powiedzieć, że komosę ryżową możemy przygotować w daniach na słodko. I przykładowo moim takim sztandarowym pomysłem, który często wykorzystuję również w swoim żywieniu, jest ugotowana komosa ryżowa z dodatkiem na przykład jogurtu naturalnego czy z dodatkiem skyru. Może być to też zamiennik bezkazeinowy, czyli na przykład jogurt kokosowy o dobrym składzie i dodatek do tego ulubionych owoców. Może być to pokrojony grejpfrut, mogą być to owoce jagodowe i w mojej wersji posypane małą ilością cynamonu. Na pewno komosa ryżowa nie spowoduje, że nagle powiedzmy staniemy się bardziej zdrowi i witalni, ale mówiąc o wysokich walorach odżywczych, niezaprzeczalnie jest to produkt, który można zaklasyfikować do tak zwanej gamy produktów superfood.
Może część z Państwa stwierdzi, że nie jest to produkt lokalny, tak więc nie warto jeść kumosy ryżowej. I oczywiście sama też jestem zwolennikiem jedzenia lokalnych produktów, ale czasami, jeżeli brakuje nam urozmaicenia i zafiksowaliśmy się na jakimś jednym konkretnym rodzaju produktu, to dlaczego nie wykorzystać zamiennie innych produktów spożywczych, tym bardziej, że mają wysoką wartość odżywczą. Inny jeszcze argument, który często przemawia za tym, że ludzie nie korzystają z nowych produktów spożywczych, jest to, że ich smak po prostu nie jest satysfakcjonujący. I czasami spotykam się z takim stwierdzeniem, że przykładowo dla niektórych kumosa ma taki paszowy smak. Ale tutaj powiedziałabym, że tak jak w przypadku dzieci, u których wykształcamy umiejętność rozpoznawania smaków i przykładowo proces nauki smaku może trwać bardzo długo, nawet 15-20 razy różne ekspozycje na dany produkt, żeby wykształcić umiejętność rozpoznawania smaku. Tak samo u dorosłych, jeżeli czegoś nie znamy, jemy po raz pierwszy, może wydawać nam się nieatrakcyjne, ale im częściej będzie gościło na naszym stole, tym bardziej jesteśmy w stanie się do tego przyzwyczaić. I zachęcam Państwa do przygotowania kumosy, u mnie akurat w wersji na słodko, z jogurtem, z owocami, posypane cynamonem, idealnie do pracy, na przekąskę. Jeżeli podobał się Państwu dzisiejszy odcinek, zachęcam do pozostawienia kciuka w górę i do zasubskrybowania kanału, a już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek.